Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że empatia zabija. Zapraszam. Logo mamy podświetlone na kolor niebieski, dlatego że nagrywam ten materiał w święto konsekracji, rocznicy konsekracji Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie. Jest to święto trzeciej klasy, które obchodzimy właśnie w pierwszych dniach sierpnia. Teraz do naszego tematu. Wiele wokół empatii ostatnio się wydarzyło. Chyba takim najbardziej wybuchowym tematem, zupełnie beznadziejnym tak naprawdę tematem i naprawdę tak dziadowskim, tak małym, tak podłym, że aż wstyd mi się trochę tym tematem zajmować, ale jednak wydaje mi się, że dwa słowa trzeba powiedzieć raczej przy okazji. Otóż chodzi oczywiście o zdychające psy i pana Bralczyka. Tam temat empatii pojawił się jako coś takiego hiper ważnego. Dlatego dzisiaj, dlaczego empatia jest gorsza od faszyzmu? Czy jest gorsza, czy nie jest gorsza? Zacznijmy od tego, co mam na myśli, gdy mówię o empatii. A więc jako empatię będę tutaj rozumiał pewną zdolność i skłonność do współodczuwania. Jeśli chcielibyśmy znaleźć w Piśmie Świętym coś, co jest najbliższe temu pojęciu, to byłyby to słowa Pana Jezusa, abyśmy, jego polecenie, abyśmy radowali się z tymi, którzy się radują i płakali z tymi, którzy płaczą. Jest to dosyć dobra, taka powiedzmy ewangeliczna definicja empatii. Empatia jest ludzką naturalną, ale jednak emocjonalną skłonnością. Oczywiście, gdy Pan Jezus daje takie polecenie, to oczywiście on nie daje polecenia, żeby były jakieś emocje, bo emocje są niepodległe pod nas, tylko chodzi tutaj już o pewne cnotliwe działanie, o działanie wynikające z miłości bliźniego, która skłania człowieka do tego, żeby ten współodczuwał ze swoim bliźnim, żeby ten wziął pod uwagę ten stan, w którym bliźni się zajmuje i zachowywał się adekwatnie do tego stanu. Adekwatnie nie zawsze oznacza dokładnie tak samo jak ten bliźni, natomiast rozumiemy, że może to być krzywdzące i szkodliwe, gdy wobec człowieka, który na przykład jest pogrążony w głębokim smutku, my zachowujemy się w sposób jakiś, powiedzmy, głupio-żartobliwy. Tak? No to jest zrozumiałe, że to będzie w jakiś sposób krzywdzące. Nie mamy obowiązku moralnego, żeby odczuwać jego emocje. Dlaczego nie mamy takiego obowiązku? No dlatego, że to jest rzecz, która nie jest zależna od nas. My nie panujemy nad swoimi emocjami w ten sposób, że możemy sobie nakazać, że teraz mam coś odczuwać. Tak, możemy panować nad emocjami w tym sensie, że możemy trzymać je w pewnych ryzach. Jest to jednak co innego. A więc gdy Pan Jezus to nakazuje, to ma tutaj na myśli pewną podcnotę miłości bliźniego. I w tym sensie o empatii w zasadzie też można by mówić, natomiast raczej nie używa się tego słowa w kontekście właśnie tej cnoty, która jako część miłości bliźniego skłania nas do tego, żeby dostosować nasze zachowanie adekwatnie do tego stanu, w którym nasz bliźni się znajduje. Raczej, gdy mówimy o empatii, mamy na myśli po prostu ten emocjonalny stan współodczuwania i tak też będę ją tutaj definiował, w tym sensie też będę tego słowa używał. A więc taka empatia jest naturalną, zdrową, ludzką reakcją i gdy jej brakuje, mamy do czynienia z człowiekiem, który działa w jakimś stopniu na poziomie patologicznym. To powiedziawszy, zaznaczam jednak i tutaj przechodzę, można powiedzieć, do tematu głównego tego materiału, że jeśli człowiek empatię postawi jako główne źródło moralności, jeśli ona staje się, a często dzisiaj staje się takim centrum życia moralnego, tym głównym wyznacznikiem, można powiedzieć, tego, czy coś jest moralne, czy nie, wtedy prowadzi do najgorszych zbrodni. Wtedy może prowadzić do najgorszych zbrodni, a jest w prostej linii, prowadzi w prostej linii do najbardziej zaciekłego fanatyzmu. Dlaczego prowadzi do fanatyzmu?
zawsze, gdy człowiek jako taką oś swojej moralności postanowi jakieś emocje, to zawsze będzie to prowadziło do fanatyzmu. Dlaczego? Dlatego, że emocje mają naturalną tendencję do wyrywania się spod kontroli rozumu. Mają naturalną tendencję do pewnej dikości, bo tak są one skonstruowane. Są one skonstruowane jako proste mechanizmy, które mają popychać się do czegoś, co jest w jakiś sposób odebrane jako przyjemne, a więc korzystne, lub odpychać od czegoś, co jest odbierane jako niekorzystne. Jako takie są są emocje pędami gwałtownymi. Jako gwałtowne muszą być wzięte w karby rozumu. To jest zadanie różnego rodzaju cnót, które mają za zadanie zapanować nad emocjami, sprawić, że będą one uporządkowane, nie zabijać, ale też nie pozwolić im zupełnie swobodnie realizować swoich pragnień, tylko panować nad nimi tak, żeby faktycznie wszystko było na swoim miejscu. Jeśli natomiast jakąś emocję postawimy jako taką oś moralności, że ona będzie wyznaczała, co jest moralne, co nie. Na przykład, jeśli postawimy takie emocjonalne zakochanie jako oś takiej moralności, no to naturalnie będzie to prowadziło do stwierdzenia, że wszystko, co wynika z takiej zmysłowej miłości, to po prostu jest dobre. I to można usłyszeć dzisiaj nawet od niektórych posoborowych księży, którzy mówią w obliczu jakichś niesakramentalnych związków, przecież jeśli to jest miłość, to miłość to nie jest grzech. No, to jest właśnie pomylenie cnoty miłości z taką zmysłową emocjonalnością, ze zmysłową miłością, emocjonalną miłością. Jeśli weźmie się taką emocję i postawi się jako fundament jakiejś moralności, będzie to łatwo prowadziło do wszelakiej skrajności. No bo siłą rzeczy, jeśli na przykład właśnie ta emocjonalna miłość będzie taką osią moralności, no to w imię takiej emocjonalnej miłości przecież bardzo łatwo dochodzi później i nie tylko do cudzołóstwa, ale do różnego rodzaju później przemocy, zabójstw, tak? No bo jakieś pojedynki z tego później mogą łatwo wyniknąć w ten czy w inny sposób. W tej czy w innej formie, może dzisiaj mniej na szpady czy pistolety, ale jednak wciąż jeszcze jak najbardziej. Jeśli postawimy, co dzisiaj wydaje się mało prawdopodobne, jakąś taką emocjonalną wolę zwycięstwa jako oś moralności, to w ruchach neopogańskich jest bardzo charakterystyczne. No to oczywiście będzie to prowadziło do różnorakich zbrodni. Jeśli postawimy empatię jako taką oś moralności, to również będzie to prowadziło do różnorakich zbrodni. I tutaj przykład pana Bralczyka faktycznie dosyć ciekawie to ilustruje, choć oczywiście w stopniu na szczęście tylko jeszcze teoretycznym, a nie praktycznym. Na szczęście jeszcze nikt się nie posunął do przemocy wobec pana Bralczyka ze względu właśnie na empatię. Otóż pan profesor Bralczyk powiedział, że należy mówić, że w zasadzie powiedział to nawet bardzo delikatnie. On uważa, że bardziej adekwatnym w przypadku śmierci zwierzęcia jest słowo zdechł. Więc pies zdechł, a nie pies umarł. No i na te słowa wylała się taka burza nienawiści na profesora Bralczyka, że naprawdę ten spektakl zdominował w jakimś stopniu polskie media na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, chyba dopiero bluźniercze otwarcie olimpiady w Paryżu zdołało tak medialnie przysłonić ten, w cudzysłowie, skandal. No to w ogóle niezależnie, po której stronie sporu się nie stoi, no to po prostu taki skandal należy brać w cudzysłów i naprawdę, naprawdę ekscytowanie się tym jest chore. No właśnie, wskazuje na to, że ludzkość, ogromna część społeczeństwa przynajmniej, kieruje się bardziej emocjami niż rozumem, co w sumie nie powinno być jakieś bardzo zaskakujące. Ale tym bardziej nie powinno być zaskakujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że Kościół od 60 lat, ludzie Kościoła głoszą, że należy kierować się raczej emocjami niż rozumem, gdy pobożność jest kształtowana raczej na poziomie emocji niż rozumu. To jest temat trochę inny, choć też bardzo ciekawy. Odsyłam do materiału Bełkot. Bełkot jest na miniaturce, a tytuł brzmi Dar języków czy diabelski bełkot. Tam wspominałem trochę a propos tej współczesnej emocjonalności w religijności, która prowadzi do najgorszych patologii. Dzisiaj sobie rozmawiamy o emocjonalności w moralności, która prowadzi do największych patologii.
nie aż tak drastyczny przykład, ale jednak pana Bralczyka, a w tym momencie jesteśmy, to znaczy raczej wrogów pana Bralczyka, pana profesora Bralczyka. A więc ta burza nienawiści pełna była takich głosów, które brzmiały: mój pies umiera, a niech pan Bralczyk zdycha. Tak dosłownie brzmiała spora część takich komentarzy pisanych gdzieś tam pod artykułami, w takich, powiedzmy, oficjalnych wypowiedziach, jakichś artykułach. Zwykle brzmiało to trochę bardziej dyplomatycznie, ale nierzadko było dosłownie pełne nienawiści. I tutaj zwracam tu uwagę, te komentarze pojawiały się i wielu publicystów później cytowało właśnie konkretnie tak brzmiące komentarze, że to niech profesor Bralczyk w związku z tym zdycha, a mój piesek to będzie umierał. Dlaczego to jest ciekawy przykład? Bo jest to coś widocznego już tak jakby społecznie, w sensie w odpowiedzi na proste stwierdzenie językoznawcy pojawia się tak emocjonalna reakcja. To jest tak właśnie empatyczna reakcja. O tym właśnie chcę porozmawiać. Ona właśnie wynika z tego, że ludzie kierują się empatią jako taką podstawową zasadą w swoim życiu. Zobaczmy, gdzie tutaj, do czego doprowadziła ta empatia tychże miłośników zwierzątek. Doprowadziła ich do dehumanizacji. Świadomie używam tego słowa. Ale nie jest jakieś hiper, powiedzmy, obecne w katolickiej teologii, natomiast jest bardzo obecne właśnie w języku tych postępowych elit. Tam bardzo często mówi się właśnie o tej dehumanizacji, zarzucając różnego rodzaju tradycjonalistom, że oni dehumanizują jakieś mniejszości, tak? Pozbawiają ich ludzkiej godności. Tak to rozumieją. Dehumanizują, pozbawiają ludzkiej godności. A więc dosłownie to się dzieje, tak? W tym momencie, znaczy działo się tam 2 czy 3 tygodnie temu w odniesieniu do profesora Bralczyka przez miłośników zwierząt. I oczywiście żadnym postępowym elitom to nie przeszkadzało. Gdyby jakiś katolik powiedział o jakiejś mniejszości, tak, że oni, niech oni zdechną w takim wypadku, na przykład po tym, jak publicznie przed całym światem wyśmiewają chrześcijaństwo w trakcie otwarcia olimpiady w Paryżu. Gdyby jakiś katolik powiedział o tych ludziach, że niech oni zdechną, tak, to wyobraźmy sobie, jaka byłaby reakcja tych postępowych elit. To elit to oczywiście tak w cudzysłowie, tak? Natomiast rozumiemy, myślę, o co chodzi. Jakaż to byłaby burza, jakieś to byłoby oburzenie, tak? Gdyby tam jakiś tam widz Radia Maryja czy ktokolwiek inny coś takiego w internecie napisał, na coś takiego sobie pozwolił, jakież to byłoby wielkie poruszenie. Natomiast gdyby pan Bralczyk powiedział po prostu, że jako językoznawca uważa, że słowo zdycha jest bardziej adekwatne, tradycyjnie używane właśnie wobec zwierząt, no to już nie ma problemu, to już miłośnicy zwierzątek mogą, to już jest taki wyraz zdrowej ludzkiej emocjonalności, tak, i tam już można jak najbardziej ich dehumanizować, pozbawiać tej ludzkiej godności. Dlaczego to wyraźnie jest dehumanizacja? Ano dlatego, że przecież ludzie są oburzeni, że profesor zasugerował, że jest bardziej adekwatne to słowo używane wobec śmierci zwierząt i rozróżnienie pomiędzy śmiercią człowieka a śmiercią zwierzęcia. Oni właśnie dlatego mówią, że ten profesor Bralczyk to może zdechnąć sam, jeśli chce. Dlatego to mówią właśnie, żeby go obrazić, żeby wskazać, że to nie, mój piesek jest w jakiś sposób lepszy od profesora Bralczyka, tak? Dlaczego? Dlatego, że wobec mojego pieska odczuwam wielką empatię, tak? A wobec profesora Bralczyka najwyraźniej nie. I tutaj dochodzimy do tej kluczowej różnicy pomiędzy racjonalną miłością bliźniego, pomiędzy cnotami wynikającymi z miłości, a właśnie emocjonalną empatią. Racjonalna miłość szuka tego, co jest dobre dla drugiej osoby. Jak najbardziej, to bardziej nawet sprawiedliwość niż miłość, skłania człowieka do tego, żeby traktować istoty, które odczuwają w sposób adekwatny, nie zadawać im żadnego cierpienia bez jakiejś wyraźnej potrzeby, bez jakiejś konkretnej przyczyny. Jak najbardziej też, ale właśnie racjonalna moralność, racjonalna miłość,
sprawiedliwość, ona stara się każdemu oddać to, co się jemu należy. O sprawiedliwości też dwa słowa jeszcze powiem. Ona będzie się starała, żeby każdego człowiekowa, to by chodzi jak jakiś rosyjski pisarz z XIX wieku, a więc nie, każdego człowieka, żeby traktować z należytym szacunkiem. Tak? To jest coś, co wynika z prostej miłości bliźniego, a więc nawet jeśli skazujemy człowieka na śmierć, to nie przywiązujemy go... To jest dobre porównanie, chestertonowskie porównanie w nawiązaniu do zwierząt również. Chesterton mówi, człowieka, nawet jeśli skazujemy go na śmierć, to nie przywiążemy go na łańcuchu do budy dla psa. I oczywiście tutaj miłość zwierząt będą oburzeni. Jak tak można przywiązać go na łańcuchu do tej budy, skoro tak twierdzi? A więc rozumiem, że dzisiaj to może być nieoczywiste, natomiast świadczy to właśnie o tym, że porzuciliśmy racjonalną moralność już jako tak społeczeństwo i poszliśmy za jakimiś śmiesznymi empatiami. Czysto emocjonalnymi empatiami, a więc tak, nie jest to stosowne, żeby człowieka przywiązać na łańcuchu do budy, natomiast w przypadku zwierzęcia może to być stosowne. To można sobie dyskutować, czy jest to optymalne, czy nie jest to optymalne. Na pewno w pewnych sytuacjach jest to lepsze, niż gdyby on sobie swobodnie biegał, na przykład wtedy, gdy jest agresywny i właściciel nie jest w stanie za bardzo inaczej go trzymać, inaczej go pilnować, tak żeby czegoś złego nie zrobił. Wtedy w sposób ewidentny będzie to adekwatne. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to, że naturalnie człowiek racjonalnie, poznając rzeczywistość, widzi, że człowiek różni się od zwierząt. Znowu, jak człowiek empatycznie patrzy na ten świat i takiego piesek jest taki kochany, to oczywiście tego nie widzi, bo uczucia mają to do siebie, że zasłaniają rzeczywistość. Tak? Człowiek zakochany też nie widzi wad swojego obiektu miłości, no bo emocje mają to do siebie, że raczej zaprzysłaniają racjonalny ogląd rzeczywistości, a więc gdy człowiek tak się kieruje tą empatią do tego swojego pieska, to oczywiście przysłania mu to racjonalny obraz rzeczywistości, natomiast gdy człowiek po prostu patrzy na świat takim, jakim on jest, widzi, że człowiek różni się dramatycznie od wszystkich zwierząt. O ile w kwestiach prostej biologii jesteśmy podobni, o tyle już w kwestiach naszej działalności jesteśmy wyjątkowo odrębni. Jesteśmy w tym świecie jedynymi istotami, które posługują się tak bardzo skomplikowanym językiem i są w stanie tworzyć nowe języki. To też jest bardzo, bardzo ciekawa zdolność. Jesteśmy jedynymi istotami w tym świecie zwierzęcym, które rozumieją ogólne pojęcia, które są w stanie zrozumieć i używać później tych pojęć, takich jak właśnie sprawiedliwość, jak miłość, pomimo tego, że to nie jest coś, co po prostu można dostrzec, co można dotknąć, tak? Nie dotykamy sprawiedliwości jako takiej, miłości jako takiej, nie dotykamy wieczności jako takiej, a jednak potrafimy nie w jakimś stopniu zrozumieć, używać tych pojęć. Potrafimy używać pojęcia nieskończoności, chociażby również w matematyce. Potrafimy okiełznać prawa fizyki jako jedyne istoty tutaj w tym świecie dla nas widocznym. Potrafimy okiełznać prawa fizyki, twórczo je wykorzystywać właśnie dzięki rozumieniu również ogólnych pojęć, bo dzięki nim też można przeprowadzać eksperymenty i wyciągać z nich ogólne wnioski, które można sformułować, później wykorzystać, twórczo wykorzystać przy tworzeniu jakichś rozwiązań. No i to sprawia, że powstaje i technika, i sztuka, cały ten rozwój i tak dalej, i tak dalej. To nazywamy w katolickiej teologii duszą nieśmiertelną, czyli taką, która jest zdolna poznać rzeczy wieczne, niezniszczalne, nieśmiertelne, ogólne właśnie i dzięki nim potrafi kształtować później ten świat nieporównywalnie bardziej niż zwierzęta, które właśnie kierują się instynktami, a więc sferą emocjonalną,
w którą mają tak zaprogramowaną, żeby po prostu dobrze funkcjonowały. I niektórych zwierząt instynkty są dla nas bardzo, bardzo korzystne. Właśnie na przykład taki piesek, który ma taki bardzo, co do zasady, tak bardzo dobry, bardzo pozytywny instynkt stadny, który łatwo się do człowieka też przywiązuje na tym emocjonalnym poziomie, który okazuje wiele takiej właśnie empatii. Nawet empatii, tak, można by powiedzieć, pewnego rodzaju współodczuwania, to znaczy okazuje dużo uczuć, ale jak najbardziej również często przecież zwierzęta potrafią w jakiś sposób rozpoznać dzięki swoim instynktom i emocjom, dzięki temu instynktowi stadnemu potrafi rozpoznać, jak się czuje człowiek i też w jakiś sposób dostosować swoje zachowanie do tego w jakimś przynajmniej stopniu, właśnie takim emocjonalnym, zgodnym z instynktem stadnym. Oczywiście nie rozumieją pojęcia empatii, natomiast właśnie emocje skłaniają do zachowań, które my byśmy mogli sobie zracjonalizować jako takie zachowania empatyczne też w tym sensie cnoty, bo rozumiemy, człowiek kierując się empatią, czy w ogóle człowiek kierując się emocjami, na przykład zakochany człowiek może sprawiać wrażenie, że kieruje się prawdziwą cnotą miłości bliźniego, silnego pragnienia dobra drugiej osoby, a tak naprawdę być może kieruje się raczej miłością własną, właśnie emocjonalnym jakimś pożądaniem, które skłania do takich działań. Czasami emocjonalne działanie przypomina działanie wynikające z cnoty, z racjonalnej refleksji nad tym, co jest dobre. No, tak też jest w przypadku zwierząt. Czasami możemy mieć wrażenie, że ich działanie przypomina, czy że wygląda jak działanie wynikające z jakiejś cnoty, natomiast nie widać, jakoby mogły zrozumieć ogólne pojęcia. Widać natomiast, że działają właśnie na poziomie emocji i instynktu, to znaczy ich działania łatwo można w pełni wyjaśnić właśnie na tym poziomie emocjonalnym. Gdyby rozumiały ogólne pojęcia, to działałyby na sposób twórczy. Mniej lub bardziej twórczy, ale zdecydowanie twórczy, czego nie widzimy w takim stopniu, który wymagałby przyjęcie tam duszy rozumnej, zdolnej poznać ogólne pojęcia. Ale wciąż jeszcze nie wyjaśniłem, kiedy empatia jest gorsza od faszyzmu. Otóż, jak każda emocja, empatia jest gwałtowna w obie strony. To znaczy, gdy człowiek empatią się kieruje w swoim życiu przede wszystkim, to wobec obiektu tej empatii oczywiście będzie przesadnie miłujący. Tak jak ci zwolennicy piesków wobec swoich piesków, ci zwolennicy, którzy później kazali panu profesorowi Bralczykowi zdychać. Ta wielka empatia, taka wielka emocjonalna miłość, ona skłania do tego, że gdy tylko jakiś cień podejrzenia padnie, że ktoś mógłby nie chcieć tego jego pieska pogłaskać, to od razu ten właściciel, upodabniając się do obiektu swojej miłości, jak taki mały piesek, który szczerzy ząbki, od razu się rzuca do nogawki tegoż człowieka, który tam nie chciał go pogłaskać, no bo właśnie kierując się emocjami działa bardzo gwałtownie w dwie strony. Jest to charakterystyczne dla człowieka, który kieruje się emocjami i to zasadniczo jest coś charakterystyczne dla każdego człowieka, w tym sensie, że każdy, nawet gdy próbuje kierować się racjonalną moralnością, czasem działa na poziomie emocjonalnym i musi się później powstrzymywać albo wycofywać, powiedzieć przepraszam, poniosło mnie. Natomiast gdy człowiek nie świadomie wybiera takie życie, taką moralność, w której nie ma tego aspektu racjonalnego, gdy człowiek twierdzi, że najważniejsza jest empatia, przecież wystarczy, to wielokrotnie słyszałem w różnego rodzaju debatach wokół moralności, przecież wystarczy tylko trochę empatii. Właśnie tak wygląda to wasze trochę empatii, że gdy jakiś językoznawca powie, że trzeba inaczej mówić, że nawet nie, że adekwatnym jest, żeby inaczej mówić, niż wy byście chcieli i czujecie, że wasz piesek jest przez to w jakiś sposób obrażony, to od razu dehumanizujecie go. Tak właśnie wystarczy tej trochę empatii. I oczywiście po takim intelektualnym zdehumanizowaniu krok do fizycznej przemocy naprawdę nie jest już aż tak bardzo odległy. Nie sugeruję teraz, że od razu będą profesora Bralczyka mordować, ale nie zdziwiłbym się, gdyby go na przykład czymś nie obrzucono. Tak? To myślę, że jak najbardziej opluto, obrzucono. To myślę, że jak najbardziej już jesteśmy na tym poziomie takiej degradacji umysłowej jako społeczeństwo, takiego właśnie podążania za empatią, tak? Że jak takie małe pieski
ci zwolennicy empatycznej moralności będą gryźć nogawki pana profesora i wszystkich innych, którzy w jakiś sposób ich ukochane pieseczki mogliby obrazić. Tak właśnie działa empatyczna moralność. Mamy taki bardzo ciekawy przykład tego w popkulturze. Nie polecam tego tworu popkultury, też sam nie znam go zbyt dobrze, natomiast zapoznałem się jako tako z fabułą Gry o Tron. I tam w ostatnim sezonie przede wszystkim mamy taki słynny zwrot, bardzo krytykowany zwrot fabularny, to znaczy w całej opowieści jest, jak powiedziałem, ten serial jest niezwykle wulgarny, nieprzyzwoity. Widziałem kilka z niego scen, nie szczególnie dużo, ale jednak trochę obejrzałem i nie polecam. Właśnie dlatego, że jest wyjątkowo wulgarny, wyjątkowo brutalny, wyjątkowo nieprzyzwoity. Natomiast faktycznie na poziomie fabularnym jest to twór dosyć ciekawy i właśnie z tą fabułą się zapoznałem i właśnie z niej jeden bardzo ciekawy przykład. Przykład Daenerys, która jest przez praktycznie cały długi serial, nie pamiętam ile on tam sezonów, 7 czy 8 sezonów, może 9, jest taka właśnie mega empatyczna, jest matką smoków, czyli ma 3 smoki, które są jakby takimi dziećmi w cudzysłowie, w jakiś taki magiczny sposób faktycznie one od niej pochodzą i one faktycznie traktują ją też jak swoją matkę, no i ona jest właśnie trochę jak taka współczesna mama psów, tak? Znaczy tak kocha te swoje smoki, tak o nie dba i zasadniczo jest bardzo empatyczna. Znaczy jest przez cały ten czas trwania tych pierwszych sezonów jest przedstawiana jako taka humanitarna, właśnie w tym takim brutalnym, średniowiecznym, brudnym świecie, to ona jest przedstawiana jako ta taka, można by powiedzieć, taka właśnie współczesna taka Greta Thunberg, przepraszam. ale porównanie chyba trochę groteskowe, czyli taka święta współczesnej popkultury, współczesnego świata, taka właśnie empatyczna, która tam każdemu poda wodę i pogłaszcza go po głowie i jednocześnie taka sprawna, sprytna, taka właśnie mocna, silna kobieta, która dąży do zdobycia władzy, do zdobycia tronu. I tutaj i oczywiście całemu światu to się podobało, no tylko że twórcy postanowili w ostatnim momencie pokazać coś mądrego i pokazali, że ona na końcu się deprawuje. I być może, słyszałem bardzo dużo krytyki tego zwrotu, ostatniego zwrotu akcji, być może faktycznie zostało to w jakiś sposób przedstawione źle. Ja tego nie wiem, bo ja tego serialu, tak jak powiedziałem, znam go tylko tak bardzo szczątkowo, bardzo wyrywkowo, a więc ja nie wiem. Być może faktycznie to zostało przedstawione w sposób nie do końca adekwatny, ale jednak być może również ta krytyka wynika z tego, że jednak poszło to nie w tą stronę, w którą ta współczesna widownia by chciała, że jednak ta z jednej strony taka empatyczna matka psów, znaczy smoków i z drugiej strony właśnie silna, dominująca kobieta, że ona jednak okazała się tą złą. To jednak być może dla współczesnego widza było też zbyt dużo, tak? Myślę, że tutaj jest niewykluczone, że być może oba czynniki w jakiś sposób zagrały, to znaczy być może i przedstawione to zostało w jakiś sposób za szybko, jakby ta zmiana może była dla widza niezrozumiała, nie wiem, ale z drugiej strony ten drugi aspekt myślę, że też mógł odegrać pewną rolę. A więc co tam się dzieje? Otóż w tym momencie, w którym nagle, niespodziewanie zostaje zabity drugi z jej smoków, tam pierwszy zostaje zabity jakoś przez nie ludzi, natomiast ten drugi zostaje zabity przez ludzi, przez rywalkę tejże psiej matki, znaczy smoczej matki. I później zostaje jeszcze ktoś tam, jakiś człowiek, jakaś bliska osoba tejże kobiety zabita i ona później jakby w obliczu tej utraty staje się zbrodniarzem wojennym, morduje niewinnych ludzi, wygrywa bitwę i później morduje całe miasto, zupełnie bezlitośnie wymorduje całe miasto i kończy się tak, że ten drugi z głównych bohaterów, który był z nią w jakimś związku, zabija ją widząc, że staje się tyranem. I tak ta bohaterka tych całych długich sezonów, ta empatyczna
kochająca swoje psie, znaczy smocze dzieci, silna, mocna kobieta zostaje dźgnięta przez tego, no właśnie jednak białego i jeszcze na dodatek heteroseksualnego mężczyznę, co myślę, że jednak już nie uchodzi we współczesnych czasach i kończy się ten serial. To coś tam jeszcze się dzieje, natomiast kończy się w jakimś sensie tak, taką niespodziewaną jednak śmiercią, niespodziewanym zwrotem akcji. Natomiast dosyć dobrze to ilustruje właśnie taką empatyczną moralność. Tak jak ta bohaterka właśnie tak z empatią wychodziła do ludzi, ta empatia kończy się tam, gdzie zostaje zaatakowane to, co jest szczególnie kochane. To znaczy, jeśli człowiek kocha tak bardzo emocjonalnie tego swojego pieska, no to gdy tylko ten cień padnie wątpliwości, że ktoś nie chce go pogłaskać, albo powie, że uważa za adekwatne, żeby używać tych tradycyjnych określeń odróżniających zwierzę od człowieka, no to już budzą się demony, tak? Budzi się nienawiść, która jest nieokiełznana, bo tak działa ludzka emocjonalność, tak? Jak się jej nie pilnować, no to będzie ona prowadziła do tego rodzaju zbrodni. Nie oznacza to, że moralność racjonalna nie może do zbrodni prowadzić. To też się może zdarzyć. Czasami mamy do czynienia z bardzo racjonalną moralnością i jednocześnie bardzo zbrodniczą, tak? Człowiek też może racjonalnie dojść do przekonania, że na przykład ludzi chorych na jakieś tam choroby to należy wymordować, bo po co oni mają żyć, to kosztuje. Trzecia Rzesza robiła takie reklamy, takie plakaty pokazujące człowieka głęboko upośledzonego i tam na tym plakacie stał za nim taki opiekun, on był na wózku ten człowiek upośledzony i może nawet pokażę, jak nie zapomnę, to wrzucimy i operator pokaże ten plakat. I tam na tym plakacie jest napisane: obywatelu, utrzymanie tego chorego kosztuje cię rocznie tyle i tyle tam marek, tak? I nie podają jeszcze rozwiązania, co trzeba zrobić, ale dobrze wiemy, w którą stronę to pójdzie. A więc taka czysta, racjonalna kalkulacja. Nie opłaca się utrzymywać ludzi chorych, lepiej ich zabijmy. Świadomie podaję właśnie taki przykład, bo trochę to przypomina znowu empatyczną narrację, opowieść czasów współczesnych, gdzie również osoby chore na niektóre choroby są w tej czy w innej formie zabijane. Przypominam, że w niektórych krajach, przede wszystkim chyba na północy, ale w Stanach Zjednoczonych też już jakoś bardzo, bardzo mało rodzi się dzieci z zespołem Downa. I nie dlatego, że jakoś została ta choroba opanowana, tylko po prostu te dzieci, gdy jest podejrzenie takiej choroby, się zabija. Takie rozwiązanie zbrodnicze, przeraźliwe, ale no takie właśnie w cudzysłowie racjonalne rozwiązanie współczesne, cywilizowane społeczeństwa znalazły, podobne do tego proponowanego przez Trzecią Rzeszę. Tak, no utrzymanie takiej osoby to jest trudne, wymagające, kosztuje dużo. No i tamci tylko sugerowali, co zrobić należy, już oczywiście później też robili, chociaż wobec własnych obywateli trochę wolniej niż wobec tych ludów podbitych. My natomiast w tej drodze postępu przegoniliśmy Trzecią Rzeszę i już w wielu krajach osoby chore na niektóre choroby, jak na przykład na zespół Downa, no, zostają zabite, zanim wystawi się im legitymację, zanim wystawi się im dowód, że są człowiekiem, zanim urząd państwowy podbije pieczątkę, że to faktycznie jest człowiek, no to wtedy stwierdzono, że to jest jeszcze dobry moment, żeby tą ludzką istotę życia pozbawić. Oczywiście, no, myślę, że tego nie muszę komentować jako rzeczy po prostu zbrodniczej. Wracamy do naszego zasadniczego wątku, a więc oczywiście racjonalna moralność też może zostać wypaczona, natomiast na poziomie racjonalnej moralności już jest nadzieja na to, że ta moralność zostanie ukształtowana dobra, że człowiek obserwując rzeczywistość rozpozna, co jest dobre dla człowieka jako dla jednostki i dla ludzkiego społeczeństwa i gdy tak kształtuje człowiek swoją moralność,
moralność, ma wtedy szansę, że faktycznie ta moralność będzie dobra, będzie prowadziła go do jego celu ostatecznego, będzie racjonalna. Natomiast gdy człowiek kieruje się empatią, to nigdy nie może pójść dobrze, to przez jakąś chwilę może wyglądać ładnie, dopóki właśnie ktoś tego pieska pogłaskać nie chce, czy czego innego, co tam człowiek właśnie tak empatycznie, emocjonalną miłością ukochał. No i przykłady wymienione, mam nadzieję, że w wystarczający sposób to zilustrowały. Tutaj jedno słowo a propos tej racjonalnej moralności, która w dużej mierze krąży wokół cnoty sprawiedliwości, bo ostatni materiał sprowokował tutaj w jakiś sposób jednak pewną dyskusję na temat sprawiedliwości, gdzie zostało to też wycięte do jednego shorta, gdzie mówię o tym, że jak człowiek myśli, że sprawiedliwość polega na tym, żeby dać każdemu porówno, to wtedy jest komunistą. To ludzie zaczęli się oburzać i nawet pobożni komuniści zaczęli się oburzać. Przecież Pan Jezus opowiada przypowieść, mówią ci pobożni komuniści, w której ten pan winnicy płaci każdemu po jednym denarze, niezależnie od tego, ile pracował. A więc tak jest, pobożna komuna. Ludzie. Ta przypowieść pokazuje rzecz bardzo prostą z punktu widzenia teologii, mianowicie, że Pan Jezus zawsze, gdy opowiada przypowieści, to mówi o Królestwie Niebieskim. O tym, jak Pan Bóg będzie później ludzi jak powołuje, jak osądza, to zawsze jest o tym, że te przypowieści bardzo często zaczynają się właśnie od tego, że Królestwo Niebieskie jest jak. A więc tutaj mamy bez wątpienia to ten moment rozliczania się, to jest właśnie taki moment sprawiedliwości i ta przypowiedź wskazuje na to, to jest dla Żydów bardzo istotne, że nie jest najważniejsze, jakie zewnętrzne uczynki wykonałeś, tylko twoje wewnętrzne nastawienie będzie kluczowe. To jest to, co jest w tej przypowieści widoczne. Dlaczego? Dlatego, że najpierw pan winnicy umawia się z robotnikami, że będą pracowali, dostaną denara za dzień. To są, można powiedzieć, to jest trochę obraz takiego Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, masz zrobić to, to, to i to i taka będzie nagroda. Natomiast ci późniejsi pracownicy z czasem, jakby ten pan winnicy mówi im coraz mniej o zapłacie. Mówi, co będzie sprawiedliwe, dam tobie. A na końcu mówi, tylko pójdź do mojej winnicy i w ogóle nie wspomina o zapłacie. I ci robotnicy pracują wprawdzie mniej, ale mają większe zaufanie wobec tego pana winnicy. Są bardziej w tym sensie chętni, gotowi do pracy, że mniej myślą o tej zapłacie i to w oczach pana, tego pana winnicy, jest najwyraźniej cenniejsze niż sama długość pracy. To jest to, co tutaj zostaje przekazane. Jest to taka powszechna interpretacja tej przypowieści. Natomiast drodzy pobożni komuniści, nie mówimy tutaj, Pan Jezus nie mówi tutaj o tym, że każdemu porówno będzie sprawiedliwie. I to w Ewangelii jest w zasadzie oczywiste. Na przykład, gdy Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym, tam, że to nie jest powiedziane przypowieścią, to jakoś nie daje każdemu porówno, nie? Tylko mówi, pójdźcie błogosławieni Ojca mego do radości zgotowanej wam przed stworzeniem świata i idźcie precz, przeklęci w ogień wieczny. Jakby to są dwie różne rzeczy, nie? To nie jest każdemu porówno, tylko każdemu zgodnie z tym, na co zasłużył. Święty Paweł też wspomina o tym, że różny jest blask gwiazd niebieskich, co też jest odnoszone już do tej różnicy chwały tych, którzy są w niebie. Taką różnicę chwały też możemy zobaczyć na przykład po Księdze Apokalipsy, gdzie jest ta niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, ta, której szatan w żaden sposób dosięgnąć nie może. Pan Jezus mówi do apostołów, że ci będą zasiadać na tronach i sądzić 12 pokoleń Izraela. A więc te trony są ewidentnie w sposób szczególny dla apostołów. Bez wątpienia oni są w sposób szczególny wyróżnieni. Jest nawet, gdy tam tych dwóch, matka Jana i Jakuba, prosi o to, żeby oni zasiadali po lewicy i po prawicy Pana Jezusa, to Pan Jezus nie mówi, że nie ma czegoś takiego. Mówi, to nie mi jest dane dać wam siedzieć po mojej prawicy i po mojej lewicy. Czyli jest coś takiego, tam są jakieś różnego rodzaju stopnie i wyróżnienia, co jest po prostu oczywiste, wynika nawet z tego prostego opisu sądu ostatecznego, choć tam jest to tylko ten podział zasadniczy pomiędzy tymi po lewo i tymi po prawo. Natomiast jak najbardziej jest oczywiste, że każdy będzie sądzony z tego, co uczynił, tego jak uczynił, z miłości, z którą to uczynił. To jest tutaj oczywiście kluczowa sprawa i tutaj ta przypowieść o tych robotnikach winnicy bardzo wyraźnie na to wskazuje. Ale ta sprawiedliwość, która polega na tym, żeby każdemu dać to, co się jemu należy, jest w ogóle podstawą działania społeczeństwa. Gdy pobożni komuniści
mówią, że ale są różne rodzaje sprawiedliwości. To właśnie padło w którymś komentarzu, że to jest ta sprawiedliwość, żeby każdemu dać porówno, sprawiedliwość, żeby każdemu dać według udziału i sprawiedliwość, żeby każdemu dać według zasług. To jeśli, moi drodzy, jeśli czytacie Marksa, niezależnie od tego, czy Karola, czy tego kardynała Marksa, to możecie tak myśleć. Natomiast jeśli czytacie Ewangelię, to nie możecie tak myśleć, chyba że już czytacie przez ich okulary i tam oczywiście znajdziecie wszędzie komunę. No bo wiadomo, że jak człowiek jest komunistą, to bez problemu uczyni z Pana Jezusa komunistę. Natomiast przy odrobinie uczciwości intelektualnej jest to oczywiste, że Pan Bóg każdemu oddaje to, co się jemu należy, że sprawiedliwie osądza, oddaje. Oczywiście on widzi duszę, nie tylko te zewnętrzne uczynki, to mamy właśnie w tej przypowieści, ocenia zgodnie również z tym nastawieniem, zgodnie z tą naszą determinacją, zgodnie z naszymi intencjami, czy one są dobre, czy nie, zgodnie z tą ilością miłości, którą w to włożyliśmy. I jak już wspominałem, jak mówią święci, Matka Boża przez szydełkowanie mogła więcej zasług zebrać niż wszyscy męczennicy przez ich śmierć męczeńską, dzięki temu ogromowi miłości. I to jest w jakimś stopniu też w tej przypowieści zawarte, tak? Ci pracownicy, którzy pracowali tylko troszkę, ale zaufali bardzo temu Panu, oni faktycznie otrzymali nagrodę równą tym, którzy pracowali bardzo, bardzo dużo, gdzie Pan Jezus tej handlowej cywilizacji żydowskiej pokazuje, że jednak z Panem Bogiem to nie chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej zrobić, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej kochać. I właśnie cnota sprawiedliwości jest dobrym takim fundamentem do oparcia na nim moralności. Bo jeśli mamy takie nastawienie, że każdemu oddajemy to, co się jemu należy, no to szukamy, rozważamy, zastanawiamy się, co faktycznie człowiekowi się należy. I na przykład, gdy widzimy profesora Bralczyka, no to człowiek, który działa racjonalnie, widzi, że to jest człowiek, który zasługuje na szacunek. Widzi, że to jest człowiek, który zasługuje, żeby potraktować go poważnie i nawet jak się z nim nie zgadzam, to nie jest powód, żeby go dehumanizować. Człowiek, który działa racjonalnie, który działa na poziomie sprawiedliwości, oczywiście, że widzi, że jak jest zwierzę, które odczuwa, no to nie mogę mu zadawać bólu bez powodu. Natomiast jeśli działa racjonalnie, to widzi również, że te zwierzęta w jakimś stopniu pełnią wobec nas rolę służebną. I oczywiście, jeśli do tej pory jakieś psie mamy wytrwały, jacyś empatyczni miłośnicy piesków wytrwali, to najpóźniej w tej chwili będą na mnie wściekli, że jak tak można mówić, że zwierzęta mają rolę służebną wobec nas. A więc człowiek może rozumem rozpoznać, że jest powołany do wieczności, bo ją rozumie i jej pragnie, a więc przerasta cały ten świat i cała ta doczesność jest w jakiś sposób pozostawiona pod nasze władztwo, pod nasze namiestnictwo. I gdy teraz właśnie psie mamy będą krzyczeć, ale to jest pycha, 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 bo teraz jak tak może człowiek się wynosić? To jest prosta, racjonalna obserwacja świata. No i znowu właśnie na tym polega sprawiedliwość, na tym polega racjonalność, że oceniamy rzeczywistość taką, jaką ona jest. Widzimy, że zwierzęta nie rozumieją wieczności, nie pragną wieczności, więc wychodzimy z założenia, że ich życie jest życiem doczesnym, które kończy się tutaj. Widzimy, że my rozumiemy rzeczy wieczne, pragniemy rzeczy wiecznych, więc wychodzimy z założenia, że dla nich jesteśmy stworzeni, że jesteśmy namiestnikami stworzenia, co oczywiście później Pan Jezus nam potwierdzi, pokaże, udowodni swoim zmartwychwstaniem. Natomiast na poziomie racjonalnym też możemy to poznać, że jesteśmy stworzeni jako rodzaj namiestników dla tego stworzenia, że mamy nim zarządzać, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby skończyć nasze życie tutaj w tej doczesności i jako tacy zarządcy mamy obowiązki wobec tego, co zarządzamy. Nie możemy tego po prostu bez sensu rozwalić, musimy o to dbać, ale również mamy prawo tego używać, tak jak taki hodowca, który... Hodowca to jest prawdziwy ekolog, to jest człowiek, który prawdziwie żyje w zgodzie z naturą. Taki hodowca, jakiś tam baca, dajmy na to, który
On naprawdę dba o swoje owce. On korzysta oczywiście jednocześnie z nich. On tak, je ich mięso i wykorzystuje ich wełnę i wykorzystuje ich mleko. Oczywiście, że tak, ale te owce nie przeżyłyby bez niego. Przynajmniej nie w tej ilości i nie w tej jakości by przeżyły. Czyli stworzenie korzysta na tej opiece człowieka, czy powinno korzystać, tak jak stado owiec korzysta na opiece dobrego bacy. Oczywiście może się zdarzyć baca patolog, patologiczny baca, który będzie wykorzystywał to stado w jakiś sposób nadmierny, eksploatował i w ten sposób szkodził i sobie i innym ostatecznie. Oczywiście, że to się może zdarzyć, tak samo my możemy zawalić taką naszą opiekę w ogóle nad całością tego stworzenia. Oczywiście, że to jest możliwe. Natomiast co do zasady, to tak działa, tak działać powinno, że nasza opieka nad tym stworzeniem jest opieką, która przyczynia się do dobra całości, która pomaga nam osiągnąć nasz cel i pomaga stworzeniu również osiągnąć cel. Dlaczego? Jaki jest cel tego stworzenia? Ostatecznie, tu pamiętam to, co też burzy zawsze wszystkie smocze mamy i psie mamy, że gdy cytat z kazania księdza Jakuba, który czasami powtarzam właśnie w tym kontekście, że kiedy krowa jest najszczęśliwsza, nie wtedy, kiedy hasa po łące, krowy za bardzo nie hasają, ale rozumiemy, o co chodzi, tylko wtedy, kiedy jest stekiem na naszym talerzu, wtedy jest najszczęśliwsza. Dlaczego? Dlatego, że gdy stanie się częścią nas, tak, krowa jako stworzenie doczesne, bez aspiracji do wieczności, bo widać, nie widać aspiracji do wieczności w krowie, gdy to stworzenie po prostu rozpadnie się, tak czy siak umrze, koniec. Nie ma go. Człowiek natomiast raz, że jest stworzony do wieczności, dwa, że jest stworzony do tego, żeby rozpoznać swojego stworzyciela i w imieniu całego stworzenia, również tego materialnego, oddawać cześć Panu Bogu. To jest nasze główne zadanie. W imieniu całego również tego materialnego stworzenia, który jest naszym domem, którym się opiekujemy, jak taki właśnie baca nad takim stadem owiec. Opiekujemy, dbamy o to, tak, ale jest to również do naszego utrzymania. Gdy i naszym zadaniem jest w imieniu całego tego stworzenia oddawać cześć Panu Bogu. A więc taka krowa osiąga coś, co ją przerasta w sposób nieskończony, gdy może stać się częścią nas i może mieć wtedy udział bezpośrednio w tym oddawaniu czci Panu Bogu. Znaczy bezpośrednio, w sensie już pośrednio, ale stawszy się jednak materialnie, rozumiemy, dosłownie ta materia staje się częścią nas, gdy zostaje wchłonięta. A więc to jest najszczęśliwsza krowa. Najszczęśliwsza krowa to jest taka, która staje się częścią człowieka i w ten sposób, rozumiemy, przez odżywianie, nie, że jakoś jakieś transplantacja organów. I gdy wtedy w ten sposób może mieć swój udział w osiągnięciu celu ostatecznego całego stworzenia, czyli dostrzeżeniu Stwórcy, ukochaniu Stwórcy i oddanie Jemu czci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.